ona wyrusza w pożegnalną podróż do Gruzji. Tam poznaje przewodnika, który ratuje jej życie, a ona się w nim zakochuje. Po półtora roku biorą ślub i wyprawiają wielkie, tradycyjne gruzińskie wesele. To brzmi jak scenariusz kolejnej romantycznej produkcji, ale wcale nie. Tym razem to skrócona historia miłości moich dzisiejszych gości. Przed Wami Katarzyna Pakosińska i Irakli Basilaszwili. Ja na początku chciałabym ustalić takie kwestie pochodzenia i dowiedzieć się, czy Kasiu, ty jesteś teraz księżniczką. To jest moje najważniejsze pytanie. Ja się czuję jak księżniczka. Ja się co prawda od dzieciństwa już wprowadzałam jak księżniczka, więc zawsze mi się wydawało, że ja noszę tą koronę na głowie, mimo że jej nie było widać. No ale potem rzeczywiście się jakoś to wszystko potoczyło. No i jakaś tam teraz już błękitne krwie, to chyba już tam trochę nam się połączyły. No. Chociaż nie lubimy o tym mówić, rzeczywiście, ale trochę się noszę. Znaczy taka tak bardziej już tak w sobie jestem. Ika, ty jesteś z Gruzji i z takiej jakiejś wyjątkowej rodziny. Moje nazwisko od IV wieku idzie. I moje nazwisko było u królewa Tamary. Tak, bo to też jest rodzina, która no, bardzo się korzenia. Interesuje historią. Mhm. I to tak, to jest bardzo ciekawe, no ale to myślę, że kolejny program byśmy musieli. Tak, bo no to rzeczywiście od czwartego wieku trochę to idzie. Można dużo mówić o tym. Ty, Kasiu, zakochałaś się w Gruzji dużo wcześniej, zanim poznałaś swojego męża. Ale poznałaś go w momencie, kiedy jechałaś się z tą Gruzją pożegnać. Ale dlaczego chciałaś się z nią żegnać? Chciałam się żegnać, ponieważ pomyślałam sobie, że już mając lat 40 i parę, powinnam jakoś się ustabilizować. Bo początek to jest rok 87. Mhm. I zaczął się od tańca, od architektury. No, pięknie, słonecznie i wspaniale. Potem po latach 20, w roku 2007 do Gruzji wróciłam i od tej pory tak naprawdę fruwałam. W tej i we w tej. W miesiącu przynajmniej raz leciałam do Tbilisi. A w Gruzji od zawsze czułam się pięknie. To właśnie dobrze. Mówię i dobrze, tak, że to jest, tak to był drugi dom, naprawdę, od samego początku, jak tylko pamiętam, przecież też słyszałeś tą historię, jak wysiadłam na lotnisku pierwszy raz w Tbilisi w 87, to ja się poczułam, że jakby ja to wszystko znam. Zresztą w ogóle miałam bardzo dużo takich metafizycznych spotkań, no, jestem w Gruzji po raz pierwszy, a był taki moment, że jechaliśmy z całym zespołem folklorystycznym przez góry, było bardzo gorąco, to był sierpień, te wszystkie te stroje wisiały, te wszystkie łowicze nad głową i wianki. I nagle tak poczułam, że raczej wiem, gdzie jestem. Ktoś powiedział, że jest bardzo gorąco, dobrze, gdybyśmy się gdzieś zatrzymali. I ja wtedy bez zastanowienia powiedziałam, to zaczekajmy, jeszcze są dwa zakręty, tam jest taki zaułek, tam jest studnia, tam sobie możemy przysiąść pod drzewem. Wszyscy się popatrzyli, dobra, Pakosińska wiedźmo. Ale rzeczywiście autokar Ikarus wtedy, jechaliśmy Ikarusem, zrobił takie dwa zakręty. I dokładnie jest miejsce, które wcześniej widziałam. Także no, możemy się rozśmiać z tej anegdoty. Ale coś w tym jest, że Gruzja jakoś tam pod skórą mi siedziała i coś mi było już tam widać przeznaczone, o czym ja wtedy nie wiedziałam. Mm-hmm. Także Gruzja siedziała pod skórą, ale powiedziałam, że jeżeli chcę sobie już poukładać życie, a wtedy bardzo dużo takich decyzji życiowych podejmowałam. Mm-hmm. Ja staram się mówić bardzo wszystko w skrócie, żeby też Ikę dopuścić do głosu. Bo ja tak oczywiście pojadę, to pojadę. Na razie czeka cierpliwość u Gruzina, bardzo rzadka cecha. Więc pomyślałam sobie, żeby i sprawy zawodowe poukładać, a wówczas rozstałam się z moim kabaretem, już od czasów studenckich przecież, który istniał. I pomyślałam, że też najwyższy czas, żeby takie sobie życie rodzinne, o którym zawsze marzyłam, żeby jednak ten dom stworzyć. No ale żeby ten dom stworzyć, no to musiałam wreszcie jakąś decyzję podjąć i osiąść w Polsce. Czyli te podróże za bardzo odciągały twoją uwagę po prostu, znaczy, tak? No wiadomo, że tak takie to wszystko było, że nie było takiej koncentracji. Sama zresztą to był też taki czas, kiedy dopiero zaczęłam bardziej świadomie podejmować decyzje, bo często w moim życiu one były bardzo intuicyjne. Na szczęście nie było przez to dużo przewrotek, ale tu wiedziałam, że muszę świadomie pewne decyzje podjąć, to tylko dla mojego dobra. No i stąd też był pomysł na pożegnanie się z Gruzją, dosyć spektakularny, bo miałam się wspinać na 5000-tysięcznik, na Kazbek. No się nie wspięłam, bo tam też było dużo historii, że po prostu się rozchorowałam, dali mi złe leki, no i trochę trzeba było mnie ratować. No i właśnie tutaj już wkracza pan Irakli Basilaszwili na scenę. Ale moment, czyli jechałaś po raz ostatni do Gruzji i kiedy przygoda miała się z tym krajem zakończyć, no, znaczy, to tak naprawdę się... Tak powiem, się troszeczkę oddalić. I to się tak zakończyło, że przywiozłam drzewo. Do lasu, chciałam powiedzieć. Ale nie powiedziałam tego, tylko pomyślałam. Polacy i Gruzini mają dużo wspólnej tradycji. Gościnności na przykład, taki tradycyjny supra, jak
Na przykład to w niedzielę idziemy obiad u mamy i takie życie. I myślę, że tak coś... Ale też poczucie humoru, bo to jest kluczowa podobnie. Historia. Jak ja bym przy sobie nie miała partnera, który w ogóle nie trybi żartów, chociaż czasami trzeba więcej może tłumaczyć. Czasami no tak, ta bariera językowa jednak... językowa, ale jak już jest trafione, no to śmiejemy się razem, także to jest super. W jaki sposób, będąc w tej Gruzji, spotkałaś w ogóle Ikę? Ika, a jak to było z twojej perspektywy? Żeby było tak, żeby się podzielić. Tak. No widziałeś tą dziewczynę, no bo Ika to też jest... A pewien... dobrze, że mu dałaś powiedzieć. Nie ma zbiegów okoliczności, nie ma zbiegów okoliczności, że akurat ty siedziałeś za kierownicą wtedy, kiedy nasza grupa jechała w góry. Mówisz? No jasne. Zobacz, zrobiłam pauzę. Tak, to... Dlaczego mężczyzna został stworzony przed kobietą? Żeby zdążył kilka słów powiedzieć. Ja się teraz wycofałam. Nie, razem powiem. No mów, nie, ja chętnie dodam. No przyjechała Kasia z koleżanką. Tak. Do Gruzji. Oleńka, pożegnać. Pożegnać się. Cześć, Oleńko. Tak. I dzwoni mój znajoma i mówi, że chce pomóc. W sensie, że ma... Ogarnąć grupę z Polski. Znam dobrze Gruzję i jak trochę przewodnik, jak trochę pomóc. No powiedziałem, że dobra, okej, idę. I tak odpaliłam samochód, z tyłu 8 kobietów. Tak, ta sama babska grupa była. A dwa z Polski i 5 takich znajomych. No i pojechaliśmy do Kazbegi, to w górach. Bardzo lubią Polacy tam podróżować. I na drodze przez lusterko czuję, że ktoś patrzy mnie. Ale no tak, nie, no ty patrzyłeś tu, ty mnie ściągnąłeś. Ja patrzyłem, Kaszu, boczne lusterki, jak normalny kierowca, tak. I patrzę to, co ktoś patrzy na mnie takie oko. Nie wiem, pożądliwym wzrokiem na niego patrzyłaś. Nie, to nie było pożądliwe, to takie zainteresowanie, bo ja chyba teraz... Chyba to ty muszę nie powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie, taki w ogóle cała ekipa, która tu siedzi i państwo, cztery pancerni pies. Tak. Jak zawsze Grigori Saakaszwili, czyli Grześ, mechanik, on w czołgu, jak tam odpalał ten czołg, to czasami było takie, że tylko było widać jego czarne oko. Ja dokładnie, jak spojrzałam w to lusterko, mówię, ale kurczę, jaki to jest taki Gruzin, jaki mi się zawsze skojarzyło. A ja uwielbiałam, ja się w ogóle kochałam w Grzesiu Saakaszwili, nie w Janku Kosie, tylko właśnie w Grzesiu. No. Nie w samochodzie, a w czołgę byłeś. Nie, prowadziłeś super. Ale rzeczywiście to oko ściągało, jakoś tak wtedy naturalnie jakieś takie mi się włączyły, że tak nawiązać kontakt. Pamiętam, zapytałam się ciebie, czy może kawę ci przynieść, bo tam gdzieś po drodze zatrzymaliśmy się przy jakiejś takiej kawiarence, więc może kawę. Chyba poprosiła się tą kawę, więc kawę ci przyniosł. Nie, poprosiłam się, sama. Nie, no mówię, przyniosłem, ale ty się zgodziłeś, żebym ją przyniosła. Ale potem było tak, że potem była droga w góry i nagle samochód na środku drogi zahamował się, zatrzymał i Ika, tak jak siedział za kierownicą, na środku drogi pobiegł po prostu w te górskie łąki. W samochodzie o co chodzi? Ja to pomyślałam, że może za potrzebą. Nagle no po prostu no coś się wydarzyło. Kierowca zniknął. My patrzymy, a tu normalnie gruziński Tolibowski lata po tych łące w górach i zbiera kwiatki. Ale zbiera te kwiatki w ten sposób, że wyrywały się z korzeniami, bo już nawet z daleka wiedziałam, że te z tych korzeni się ta ziemia sypie. Nic nie miałam wtedy. Nic nie miałeś, jak tam przyciąć, więc zerwałeś z korzeniami, bardzo pięknie. No i przychodzi do tego busa, drzwi otwarte, oczywiście wszystkie te 8 stroczek, które tam siedziało, zdziwione, chociaż już mnie szturchały, to Pakosinka, to chyba dla ciebie. Ja mówię, co wy gadacie, nie znam człowieka. I drzwi się otworzyły, Ika z tym bukietem tak stanął, ale zobaczył, że moja przyjaciółka z Polski siedzi, to tak wziął ten bukiet, rozdzielił i tak nam dał. Ale czy do teraz daje ci tak kwiaty z zaskoczenia? Tak, to prawda. No dostaję. Chociaż to już tak? Są bez ziemi. Tej ziemi trochę brak. Tylko mniej korzeni. Mniej, tak. I trochę brak. Korzeni. Tak. Ika, ale zaciekawiło mnie, czy ty od początku zwróciłeś uwagę na Kasię, czy dopiero jak ona wyszła z tą propozycją przyniesienia kawy, to miałeś taki moment, żeby spojrzeć, zainteresować się? Chyba są takie mężczyzny, że od razu zobaczą piękną kobietę i patrzą na niej. Ja tak nie jestem. I polują. Tak, i polują. Ja tak nie jestem. No ale tak jak spotkaliśmy pierwszy dzień, drugi, później ten przez lusterko, później tujaty. Pamiętam, że chcieli spinać na Kazbek.
I wtedy już kasza nie mogła, dlatego że coś, jakieś leki wzięła, poczęstowali. Poczęstowali, no, nie tak chyba luźnie, tak, poczęstowali. I trochę niedobrze czuła i powiedziałam, że chyba lepiej będzie, jeżeli zostajesz i nie pojedziesz razem z grupą. Czy krótko mówiąc, ledwo nie zeszłam. Po tych lekarstwach. No. Nie, bo rzeczywiście ja się trułam przez kilka dni. Okazuje się, że to rzeczywiście źle działało. Wszystko. Później wieczorem pod basenem usiedliśmy i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I w różnych językach, bo my wtedy komunikowaliśmy się przedziwnie. Tak, tak. Wtedy ja w ogóle nie mówiłem, nie widziałam ni jeden polskie słowa. Dopiero jak przyjechałem, wtedy nauczyłam się mówić po polsku. Ale takim waszym pierwszym językiem do komunikacji jaki jest? Jak między sobą rozmawiacie? No my po polsku. Ale na początku mieszaliśmy, to była mieszanka angielskiego z rosyjskim, no prawda? To tak. A teraz czasami w domu jest tak, że jak jesteśmy na przykład z dziećmi wszystkimi i z teściami... Teraz mam cztery języka, tak? To są cztery języki, bo jest polski, angielski, rosyjski i gruziński. Ale ja słyszałam, że też Ika u ciebie zapunktował tą historią z ratowaniem życia. No tak, tak, tak. No właśnie tam w kierunku mówiłem, ale teraz nie mów. Nie no, sytuacja była rzeczywiście krytyczna. No, teraz oczywiście jest to anegdota, możemy się z tego śmiać, ale kiedy się obudziłam rano, tuż przed wyprawą, i kiedy nie mogłam ruszyć, w ogóle pierwsza rzecz, którą zobaczyłam rano, to były takie ręce. Pomyślałam sobie jeszcze, cały mój optymizm włączam, mówię, o mam ręce jak kura. A ręce już rzeczywiście były sparaliżowane. Potem czuję, idzie już nogi, ręce, jak już zaczęło mrowić mi usta, więc wiedziałam, że jest niefajnie. No i wtedy właśnie cała historia się rozegrała, no bo wtedy trzeba jakieś spotkanie było na dole przy recepcji. No tak, czekaliśmy. I ja czasami się spóźniam, ale jak już powyżej kwadransa, to już zaczynali się niepokoić. No i Ika rzeczywiście tu stanął na wysokości zadania, bo od razu wiedział jakby co robić, więc była reanimacja. Ika jest po tych wszystkich szkoleniach, nieszkoleniach. Więc od razu się zorientował, że po prostu jestem zatruta, więc natychmiast masaż, więc gorąca woda. No, okazuje się, że potem jak lekarz mnie zbadał, no jeszcze dwa dni stanęłoby mi serce, bo ja byłam wypłukana ze wszystkiego, już miałam krew jak galaretkę. Ale to było przez te leki, które przyjmowałaś, tak? Tak, a te tak, leki tak, dostałaś na co? Na przeziębienie? Ja po prostu się przeziębiałam, tak, i po prostu była cały czas bieganinka była ze mną. I... No, nie wiem, pomylili ten leki, czy... To było zamiast furaginy, mówiąc krótko, dali mi furasemid. No. To jest podobno lek dla starszych osób na odwodnienie, który ja zazwyczaj jest. Znaczy dla starszych osób to się zgadza, ale że na odwodnienie to wtedy nie. Chyba no i rzeczywiście się mega się odwodniłam. Także to czyli była rozumiem, sytuacja że krytyczna. Na początku Ika wchodzi z kwiatami, za chwilę ratuje ci życie. W którym momencie pomyślałaś, że to jest ten jedyny? Na pierwszej randce dla mnie to było. A kiedy była pierwsza randka? A jak już dobrze czuła Kasia? Tak. Pomyślałam, że już grupa pojechała. No, poszli sami w te góry. Tak, bez Kaszy i zostało sama, gdzie wtedy w hotelu mieszkałaś. Tak. I codziennie jak tam przychodziłem, sprawdziłem jak sytuacja. Nic. I wtedy już zapraszałam na randkę. No ja się zorientowałam, że to jest randka, ponieważ samochód, którym przyjechałeś był wypolerowany. Tak jak twoje buty. A jeżeli Gruzin ma wypolerowane buty, ja to znaczy, mam. Że jest coś poważnego. Wypolerowany. Czysty. Nawet sportowy. Nawet sportowy, dokładnie. No. To była taka pierwsza nasza taka rozmowa, taka poważniejsza. To było nad jeziorem Kuzba, jezioro Żółwie w Tbilisi. No i teraz właśnie Kuzba. No i właśnie. Kuzba. Teraz to jeziorem, o którym mówi Ika, nie ty? No, dokładnie tak. Nad tym. I tam właśnie wędrowaliśmy, no i zadałam Ice pytanie, mówię, Ika, tak naprawdę czym się zajmujesz? No bo wiedziałam, że to jest tak bardziej no, sporadyczna historia, że się nam jako ty z ramienia jakby firmy turystycznej zajmujesz. I tak myślałeś, mówisz, wiesz co Kasiu, ja lubię pomagać ludziom. No i te słowa tak naprawdę bardzo mi się w głowie wyświetliły, ponieważ ja wiedziałam od lat, ponieważ mam jakieś tam więzi z kosmosem, z aniołami. Kiedyś tam moja przyjaciółka powiedziała, że Kasia, poznasz swoją wielką miłość.
A ja mówię, jak poznam? No to jest taki człowiek bardzo podobny do ciebie, właśnie jest bardzo w kontakcie z ludźmi, bardzo lubi pomagać ludziom i po tych słowach go poznasz. Ja mówię, no poznam go, po tych słowach pomaga ludziom, to nie wiem, może jakiś lekarz, może jakiś pilot, może jakaś fundacja dzieci w Afryce. Mhm. Jest tam przez lata, bo to trochę tak kombinowałam, co to będzie? Czy ktoś na mojej drodze stanie, że ja od razu rozpoznam. No więc kiedy na tej randce pierwsze słowa, takie, Ika, czym się zajmujesz, mówi, lubię pomagać ludziom, no to mi się po prostu wszystkie lampki wyświetliły, więc inaczej już spojrzałam. Więc nie tylko na osobę, która w ogóle mi się podobała i Grześ Saakaszwili i te kwiaty i ten no, przede wszystkim ratunek, że zachowałeś się wtedy naprawdę, no tylko była mega zimna krew, tylko nie Saakaszwili. No i to chyba był ten moment, kiedy ja pomyślałam, oho, to jest coś, na czym warto się skupić. No dobrze, ale jak to się skupić, jak miało być pożegnanie z Gruzją i za chwilę lot powrotny? Tak, impreza trwała, w zasadzie do tego samolotu jeszcze było trochę czasu. No więc mówię, dobrze, no to wezmę sprawę w swoje ręce. I tak rzeczywiście ta walizka jeszcze mogła trochę poleżeć w tym pokoju, ale zaprosiłam Ikę, czy mógłby mi pomóc? No i tak naprawdę wtedy podjęłam decyzję i ja wykonałam ten ruch. Ja Ikę pocałowałam. No nie powiem, ten pocałunek był od razu odpowiedziany. A! Więc mówię, ulala, wcale się nie chyba dziwię. Otworzyłam sprawę. Mhm. No i tak to chyba od tego się moja zaczęło. Wina. No nie, no moja wina, twoja wina. Teraz już za późno się spierdzić. Prowokatorka plus Gruzin, który ulega. Coś niesamowitego. Ja się zastanawiam, ile razy wykonaliście lot na trasie Warszawa-Tbilisi? Czy to jest w ogóle policzalne? Trochę tego było. No. Chociaż u nas te zaręczyny dosyć szybko nastąpiły, bo w zasadzie nie minęło pół roku. No ale nie pamiętam, chyba w sierpniu byłeś. To był lipiec. Lipiec. A no stycznia, lipiec to łatwo styczeń. Policzyć, no. 16 roku poznaliśmy, tylko 2 stycznia, 17 rok. 17, tak. Poprosiłam rękę. Prosiłam rękę. A czy ty się spodziewałeś, że on cię poprosi o rękę? Totalnie a 2 nie. stycznia nie. Dla nas, nie. Dla Gruzinów, bo jest taki, jak mówić... Dzień przeznaczenia, 2 stycznia to tak, w Gruzji jest co bardzo co zrobić życie. Ten dzień, jak spędzić ten dzień cały? Cały rok będzie taki. Mm-hmm. I ja pomyślałam sobie, że dobra, będzie na drugi. Raz kozie śmierć zrobię to. No. No ale jak to było? Kolegi spotkaliśmy w domu. Bardziej my lubimy spotkać takie z bliskimi ludźmi w domu bardziej niż w restauracji. No i kiedy nagle Ika wstał przy tym stole, bo wstał i zniknął. Wstał i zniknął. Stół był rzeczywiście dosyć wysoko umiejscowiony. Ika, tego nie wymierzyłeś. I rzeczywiście, kiedy Ika klękał, bo okazało się, że klękał, to znikał pod tym stołem. Nie mogło widać. Więc ja mówię, Boże, jakaś zabawa. Oczywiście wszyscy się śmieją. Mówię, może jakaś nowa gruzińska tradycja, o której nie wiem. Mm-hmm. No ale potem oczywiście już możemy się śmiać, ale potem już mi nie było do śmiechu, bo ja byłam w takim szoku. Rzadko przestaję mówić, a tu przestałam mówić. Za nie mówiłam. I pamiętam, Maja mi trąca, mama, no skłódź się, powiedz tak. I wszyscy oczywiście takie było oczekiwanie. Chyba wybiegłam na jakiś taras, wybiegłeś na ten taras za mną. Ja mówię, Jezu, co tu się dzieje? Dlaczego to tak wygląda? Czyli nie odpowiedziałaś od razu, od razu przy stole, nie, ja zwiałam na taras. Ja byłam tak przestraszona, co tu się dzieje. Czy to jest właśnie tak? No i dopiero na tym tarasie, bo ja chyba potrzebowałam takiej intymności, ja może za dużo mam jakby ludzi w swojej pracy i jakoś na ten moment chyba potrzebowałam, żeby to było tylko między nami. Ika, no dobra, ale co ty poczułeś, jak ty tutaj prosisz ją o rękę, a ona wychodzi, idzie na taras? Wróci zaraz, a jeszcze nie wiedziałeś, że tak będę mówiła. To nie jest najlepsze uczucie dla mężczyzny, który się oświadcza, co? Jest jako ucieka od siebie, no, ale później pomyślałam, że może być... Trochę potrzebuje czasu, żeby pomyśleć, albo powiedzieć tak, albo nie. Albo może być coś źle poczuła, albo nie. Znowu się no źle tak. poczuła. Jednak ona czasem zje niedobrą tabletkę. Ona się cały widziałem. Czas coś łyka, tak? No i jak oddychała świeżym takim powietrzem gruzińskim. Już trochę było spokoju w serce. I pierścionek w ogóle był bardzo ładny. No tak. Ja dopiero potem zdałam sobie sprawę, że ja mam wszystkie pudełeczka ze swoją biżuterią przetrzepane przez Maję, przed moją przyjaciółką. Okazuje się, że Ika szukała rozmiaru pierścionka. Ale ja oczywiście się nic nie zorientowałam. W ogóle mi się nie skleiły mi się te poszukiwania, o co chodzi. Pierścionek było trochę mi taki stary zawsze, jak dostajesz od męża takiej starości. Był nowy ten pierścionek? No tak, tylko w stylu taki... A w nowoczesnym stylu, czy w takim nie, starym? W starym stylu. A, taki vintage. Ja bardzo lubię takie stare rzeczy.
W zasadzie nie wiem, mogłam bardzo łatwo teraz odbić tę piłeczkę, ale zamilknę. Jest jakby lubicie się droczyć, jakie to jest piękne. Wy mieliście, można powiedzieć, wielkie gruzińskie wesele. No i cały ślub i wesele. No ale to było też tak, jak sobie wymarzyliśmy, żeby połączyć naszych przyjaciół. Tak, i w Polsce, i w Gruzji. No i jak wam się to udało? Ten ślub był organizowany, łącząc dwa kraje, 3000 kilometrów, więc tak naprawdę, kiedy wchodziliśmy na lotnisko, bo przecież na przykład suknie, nasze stroje i kaprzecz, buty miał też robione, to wszystko było szyte w Gruzji, więc musieliśmy chociażby latać na przymiarki do Tbilisi. Więc już wchodząc na lotnisko, ci tam na granicy, znowu państwo powiedzą, tak, ja jeszcze muszę spódnicę tam doszyć. A to jeszcze, pan Mika, jeszcze buty, jeszcze buty. Znowu lecą. Kiedy wracacie? Nie, za dwa dni jedziemy z powrotem, ale potem znowu za tydzień lecimy. Czyli tak, stroje mieliście? Stroje były szyte w Gruzji, zresztą szyły to tancerki, które tańczą w zespole folklorystycznym, które często też same dla siebie szyją rzeczy, więc one wiedziały, o co chodzi, żeby to się ruszało, płynęło. Wszyscy tak chodzili. Ale normalnie wtedy, tak. Normalne ubranie było wtedy. No chciałam, żeby to też było zobligowane, tak, że wiedziałam, że Ika będzie w białej, biała czocha będzie na tobie, że będziesz miał te srebrne dodatki, więc tak mówię, jakoś się tutaj muszę do tego dopasować, więc będę w chłodnych rzeczach. No więc sobie też wzięłam taką chłodną biel jako podstawę i na to miałam taką suknię, płaszcz w kolorze granatowym, która różniła się fakturą, że pod spodem miałam absolutnie gładką historię, a jakby takie trochę jak takie reliefy rzeźbione w granacie były na mnie. Także i też srebrne dodatki, był pas srebrny też do tego specjalnie dołożony. Tak zapinać. No w każdym razie ja wizualnie sobie to widziałam. Myślę, że nie wiem, to by chyba było wszystko jedno, ale ja tak chciałam, żeby rzeczywiście było piękniej w obrazku. I było pięknie. Jak lubimy tego biuro. I gdzie mieliście swój ślub? I też jest kolejna anegdota. Ślub był w Milanówku, ale okazuje się, że nie był w Milanówku, tylko w Owczarni. Wydrukowaliśmy nasze zaproszenia dla wszystkich naszych wspaniałych gości, że spotykamy się w ogrodach Sorianów w Milanówku. Goście się wszyscy pospóźniali, bo wszyscy wpisali ogrody Sorianów Milanówek, pojechali zupełnie gdzie indziej, a my staliśmy jak te owce w Owczarni, czekając na naszych gości. Także było trochę, to trzeba było przesunąć. Druga sprawa jest taka, że cały dzień pięknie rozpoczął się słonecznie. Nasze zaślubiny były w ogrodzie. O 14 miał się rozpocząć. W ogóle cały ogród pięknie przystrojony. Przecież te krzesła, przecież to się wszystko... Ojej! I punktualnie o godzinie 14 lunął deszcz, ale lunął taki deszcz, że to nie sposób było się po prostu osłonić. Więc wszyscy, wiadomo, miałam dwie cudowne świadki, moje przyjaciółki, Loki, w ogóle no wszyscy przygotowani, ale wyszedł cały charakter naszych przyjaciół, naszych rodzin, gości, bo nikomu to absolutnie nie przeszkodziło. I wszyscy, jak to była jakaś taka przybudówka obok w tych ogrodach. Galeria była. I akurat była tam wystawa fotografii. Czarno-białe fotografie, nawet nie wiem, jaki był tytuł. Tylko pamiętam, czarno-białe fotografie, jakieś dłonie, jakaś ziemia, coś, ale rzeczywiście w czerni biel. I wszyscy łącznie z panią urzędniczką wbiegliśmy do tej szopy. I tam wszyscy mokrzy. Agnieszka Hekiert widziała jakiś mikrofon, zaczęła sama coś śpiewać, bo wszystko się powłączało przez ten deszcz, nie było prądu. Także, ale to było tak urocze, było to tak cudne i tak nasze. No przecież my nie możemy mieć takiego, wiesz, cyzelowanego, bo musimy nam się wszystko jakoś tam porobić, żeby się po prostu z tego potem pośmiać. Mieliście wielu gości z Gruzji? Najważniejsi przyjechali, ale potem, bo my zaraz po tych zaślubinach w Polsce, wsiedliśmy wieczorem w samolot, tak zwana mocna trzydziestka polska. I polecieliśmy do... No tak, i to też samolotem był przedłużeniem całej uroczystości, no bo oczywiście jak się cała załoga łącznie z kapitanem dowiedziała, jaka to historia, no więc było toasty, więc od razu pojawił się szampan. Były śpiewy, więc 3 godziny lotu do Tbilisi. Świetna impreza. To już się zrobiła impreza. No i potem, tak jak mówimy, już opowiadamy, że tak naprawdę tydzień nam się noc poślubna przesunęła, ponieważ to wesele trwało tyle czasu, że kiedy jedni goście wracali, a odwoziliśmy zawsze gości na lotnisko, to jedni goście wylatywali, drudzy przylatywali, więc tak naprawdę taka roszada, więc w ogóle się nie spało. Tydzień trwało, tak? Tydzień jak nic. Ale właśnie skoro mówicie o tej gościnności gruzińskiej i o tej bliskości z rodziną, to ciekawa jestem, kto tak od strony gastronomicznej ogarniał jedzenie dla tych wszystkich gości, którzy przyjeżdżali przez cały tydzień. Czy to było tak, że faktycznie jakimś takim rodzinnym sumptem ktoś tam w kuchni robił, czy jednak korzystaliście z jakichś cateringów zewnętrznych, kelnerów, z jakiejś takiej obsługi?
kelnerów w Gruzji, to by było... No. Nie. Kiedy tak robimy na przykład taki rodzinny i w domu, oczywiście rodzina gotuje. Tutaj twoja rodzinny. Mama bardzo działała, ponieważ tak, mama wcześniej ciocia, się wypytała to wszystko dokładnie... Wypisali taki menu, tak powiem, co powinna być, co jest tradycyjne. Co Polakom by... Na przykład co smakowało, to od kaszy dowiedzieliśmy. Mamy tylko jeden taki mały cień, jeżeli chodzi o całe weselisko gruzińskie, ponieważ pierwszego dnia jest też taka tradycja, żeby młoda para... To jest tradycja, jak jest ślub, wszyscy idą. To jest pierwsza stolica Gruzji, Mcheta. I tam jest taki duży jak katedra, tak? Katedra. No. I święty Cchoveli, i tam wędrujemy. W każdym razie, idąc, wędrując, nagle zauważyliśmy polską wycieczkę, która jakoś tam sobie też wędrowała, żeby po prostu sobie zabytki zwiedzać, no i zostaliśmy rozpoznani. I wtedy nie zauważyliśmy, że od tej wycieczki odłączyły się dwie osoby i z nami wędrowały. Okazuje się potem, że to była dwójka jakichś dziennikarzy, którzy po prostu sobie odpoczywali, ale akurat taki traf chciał, że byli w tej grupie wycieczkowiczów i następnego dnia to chyba Mirek Zbrojewicz, który łączył się wtedy z Polską, mówi, Kosie, nie denerwujcie, ale chyba wszystkie portale piszą o ślubie. W zasadzie chcieliśmy o tym potem powiedzieć, ale już takiego gotowca pozdrowić, a to okazuje się, że zaczęło wszystko huczeć i to było tak, że tak się poczułem, ktoś coś zabrał, nam zabrał. Ograbione. Tak, że jest to takie niemiłe. No ale dzięki temu mamy też zdjęcia jakby z innej perspektywy. No tak, można wykorzystać. Wszystko wyglądało. Można też jakoś to wykorzystać. Przy okazji mówienia o zaręczynach, ty wspomniałaś o Mai, o swojej córce. Jestem ciekawa, jak wasze dzieci zareagowały na ten wasz związek. Ja do dzisiaj mówię, że czasami, bo jesteśmy absolutnie normalnym małżeństwem, nie to, że jest po prostu lukier, czasami to jest charakter, więc czasami u nas też walizki fruwają i to właśnie dzieci są takimi osobami, które tak to ojce zagadają, to do matki zagadają, że tak weźcie, także bardzo to się silnie trzyma. Także naprawdę jesteśmy szczęściarzami, że udało nam się tak te rodziny pięknie połączyć. Nie dość, że dwie kultury, różne języki, nie ma przypadków. Coś nas po prostu popchnęło ku sobie. Nie ma przypadków w ogóle. Także trzeba było się pospotkać. Czy wy mieliście podróż poślubną? Możemy zaliczyć nasze Bali jako podróż poślubną? No tak. To chyba tak. A wychodzimy wieczorem na plaż, normalna woda i patrzymy wybuch wulkanu. My takie rzeczy przyciągamy, coś wybucha, coś leci. Za kilka godzin patrzę, nie ma woda poszła, tak gdzieś daleko. Mówię, Kasiu, przyjechaliśmy na wakacje nad wodę. Tak, no dobrze, chociaż przez chwilę ją widzieliście. Tak, ale wulkan dymiący, woda nie ma, za chwilę będzie tsunami. Idziemy spać. Trzęsienie ziemi. Także nie zapraszajcie nas. Tylko została taka duża fala od wody. Tak. Także musicie dawać znać, gdzie i kiedy lecicie. Tak, wszyscy będziemy tego miejsca w tym terminie unikać. Chociaż my w ogóle jesteśmy podróżnikiem, tak naprawdę. Nawet tutaj nasza Polska chyba nie ma zakątka, którego byśmy nie zobaczyli już, bo Ika od samego początku uczestniczył. Zresztą to też dosyć świadomie to zrobiłam, żeby uczestniczył w moich koncertach, żeby wszystkie trasy, żeby po kolei sobie też odwiedzał, żeby się zapoznawał z Polską. Dzięki także temu tutaj szybko. Objechałam całą Polskę. I tak. Wszystko widziałam. No i jak ci się podoba? No właśnie, to ci teraz zostawiam, opowiadaj. Dobrze, to jest super. Lubię taki stary architektura, bardziej taka strona jak Dolnośląski. Dolny Śląsk, no, tak, to jesteśmy miłośnikami Dolnego Śląska. No tam jest super, naprawdę podoba mi się i cały czas szukam takiej starej rzeczy, że ile raz powiedziałem, że Kaszu... Klitark jak zobaczy, to tak, już w ogóle... Mówiła Kasza, że może być na zakupy. Gdzie pojedziemy, do Łochy, czy... Wiesz co, dawaj pojedziemy gdzieś w Polsce, w górach, albo... No Bieszczady, otarwały cię totalnie Bieszczady. Ściąga i powiem, że tam lepiej czuję. W którym momencie swojej relacji musieliście podjąć decyzję, gdzie będziecie mieszkać? Czy w Polsce, czy w Jak dowiedziałam się, że Kasza ma taka... praca, branża i już powiedziałem i pomyślałem sobie, że to Kasza nie da rady w Tbilisi, dlatego że tam dopiero teraz też nie jest tak po polsku na przykład, jeżeli coś po angielsku, ale też generalnie taka praca jest po gruzińsku, gdzie jesteś, w jakim kraju, z tym językiem muszę robić to wszystko. Komunikować. Moja praca to przede wszystkim język. Twoja praca jest taka, że muszę, nie ma szans.
muszę mieć w Polsce. I ale dlatego... mi powiedzieć, że na coś nie mam szans, to ja już widzę, już w sobie się zbieram. Oczywiście, żebym dała radę. Nie, o ciebie zawsze dajesz rady, to, tylko no, od początku ale byłoby było trudno. To... No poza tym też wiedziałam, że to jeszcze akurat Maja jako najmłodsza jeszcze. No Maja to jest szkoła, więc patrzyliśmy oczywiście, jak wtedy... tutaj z dziećmi poukładać. Na początku myśleliśmy, że w ogóle dzieci wszystkie będą tutaj z nami na stałe. No ale jednak i Marii studia i Dadu, jednakże no tak, podjęli tak. Jednak w Gruzji. Wtedy w szkole żeby... byli oni. Mhm. I no jeszcze moi rodzice są, już tak chciałam, żeby jeszcze być tutaj. Jak jest po gruzińsku kocham cię? Wyparcha. To na, nie na mnie patrz, na Kasię patrz, ja jak to mówię. Powiedziałem jak jest, no ale to mówię cały czas do Kasi. A i po gruzińsku i po polsku też. Wiem. Wydajecie się być taką parą idealną. Nic ale nie mam w życiu idealnego. Co to znaczy, że jest idealne, ale wydaje mi się, że jesteś być takim, normalną niż... takim... No właśnie, normalnym niż nienormalnym? Nie, normalnym niż idealnym. Nienormalny też fajny. Znaczy, na pewno jesteśmy jacyś inni, ale to wynika z tego, że my w ogóle gdzieś bujamy w obłokach. Jesteśmy tak trochę odrealnieni. My się dopiero musimy przy sobie tej realności uczyć. Ale przez to, że jesteśmy odrealnieni, to mamy tak strasznie dużo marzeń i my te marzenia spełniamy i może przez jakiś taki kolor, no powoli, się, powoli. Kolor się taki pojawia. Ale tak, to normalnie, jeżeli chodzi o relacje, no to wydaje mi się, że takie te pierwsze 5 lat, teraz 6 rok naszego małżeństwa, to jest cały czas takie cały czas docieranie się. Mhm. Tylko już wiemy jedno, że naprawdę miłość, uczucie jest to coś tak niezwykłego, co pozwala wybrnąć się jakby z każdej sytuacji. Ile razy już Ika próbował wrócić do Gruzji? Ika, licz ile razy. Znaczy to był zawsze... Nie, że wróciłeś tak raz. I pamiętam, jak ty powiedziałeś, że lecę. To leć! No więc Ika na lotnisko, a ja do fryzjera. Ale siedzę u fryzjera, a nasz znajomy fryzjer zresztą też był na naszym ślubie, gdzie on jest? Na lotnisku. No to leć! Nie! A on mówi, widzę po twojej twarzy, że chcesz. Spojrzałam na zegarek, dobra, lecę. I potem oczywiście zdążyłam na ten samolot. W ostatniej chwili kupiłam bilety i usiadłam obok niego. I siedzieliśmy całe 3 godziny lotu, nie odzywając się do siebie. Niemożliwi jesteście. No oczywiście, w Gruzji się pogodziliśmy już w Tbilisi, ale trzeba było lecieć. No już dobrze, spędziliśmy potem parę dni w domu, więc... Ja będę miała po tym, co ty, Pakosinka, opowiadasz znowu, no. No to przyznajcie się, kto wyciąga pierwszy rękę na zgodę. La 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 la. Co to jest la la la? I czemu nie ty, Ika? I czemu nie ty? Nie, to właśnie to jest gruzińska duma. Duma? Tak, więc ja często muszę... No nie cały czas. Tak zwaną... Nie, to prawda, nie cały czas. Bardzo dużo przez te lata też się już nauczyłeś. I ja musiałam też przystrugać trochę swój charakter i swoje rogi. Temperamencik. No. Tak. Więc wiem, i to też mnie nauczyły kobiety w Gruzji, że więcej załatwię spokojem i dyplomacją, i wolnym mówieniem, no, i cierpliwością, to niż czupurnością, którą do tej pory w życiu wiele rzeczy załatwiałam, bo po prostu tupałam nóżką i że nie, nie, nie. Także z Iką też przyszła mi jakaś taka dojrzałość, że użyję tego bardzo trudnego słowa, jeżeli chodzi o moją osobę. Bo mi się wydaje, że ja nigdy nie dojrzeję, chociaż staram się. Na koniec powiedzcie, czego ja mogę wam życzyć? Zwariowana, szalona parą. Pełna przygód. Nie, dzisiaj byliśmy bardzo spokojni, tak? Zostali, tak jesteśmy dzisiaj. Oj tak bardzo poproszę, no. Że nie musi się zmieniać, tylko po właśnie nie muszę zmieniać. Niech ta miłość się sobie tak sobie pięknie dojrzewa. Niech humor was nie opuszcza. No, żebyśmy tak zawsze mogli takie kuksańce sobie fajne dawać. No. To jest para, która jest idealnym przykładem na to, że kto się czubi, ten się lubi. I dziękuję wam bardzo. Dziękujemy i za tak zaproszenie. Bardzo piękny dziękuję. Anturażu. Dziękuję. I Kamil zaraz będzie się przebierał. Dziękuję, bardzo proszę. Marzysz o tym? Tak? Złota sukienka? Bardzo złota proszę. Przywolić nie wróż. Wróż, pewnie. Wróż? Wróż, wróż. Wróż. Wróż, wróż tuż i już. Wróż. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Witam was w moim Concept Store. To tutaj znajdziecie kreacje na ważne wydarzenia w waszym życiu. Mamy tu suknie w każdym kolorze, w każdym rozmiarze, dla kobiety w każdym wieku. A oprócz tego przepiękną biżuterię i modowe dodatki, takie jak buty i torebki. Zapraszam. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.